Dzień dobry, moi drodzy. Kurczę, muszę wam powiedzieć, że jest trochę dziwnie. W sensie, przez ostatni miesiąc Riot niczego nie przeskrobało. A słuchajcie, dzieje się wręcz odwrotnie. I dzisiaj będzie materiał, w którym będę Riot chwalił. Może nie za coś konkretnego, bo do tych konkretów jeszcze będziemy musieli przejść, ale nastąpiła pewna taka zmiana wizji Riotu, która mnie osobiście bardzo cieszy. Aktualnie w LoLu mamy dostępne dwa tryby rotacyjne, czyli Arenę oraz Swarm. Ale ma być ich więcej. A dlaczego jest to dobre? Bo Riot wreszcie zrozumiało, że nie samą solo kolejką żyją gracze League of Legends, a o szczegółach dowiecie się z dzisiejszego odcinka. Zapraszam. Jak wiemy, Riot Games miało ostatnimi laty problem z kontentem w naszej starej, poczciwej ligusi. Tak jak kiedyś powstawały różnego rodzaju mody do gry, tak w pewnym momencie wszystko zastopowało. Przyczyn było oczywiście wiele, natomiast przez ostatnie parę lat Riot bardzo mocno poszło w ten aspekt kompetytywny League of Legends, trochę zapominając o tym, że jest masa graczy grających tylko aramy, masa graczy grających parę rankedów na split, czy grających drafty ze znajomymi. Jest też jeszcze inna grupa, w którą myślę, że Riot będzie chciał w przyszłości też uderzyć, bo ta grupa jest naprawdę ogromna. To jest grupa ludzi, która w LoLa już nie gra, albo prawie w ogóle nie gra, ale wiecie, śledzi cinematiki, śledzi esport czy działania Riotu i czeka na coś, co będzie dla danej osoby interesujące. Innymi słowy, ludzie, którzy uwielbiają czy lubią Riotowe medium, postacie, muzykę i tym podobne, ale niekoniecznie mają zapał do grania. No bo jest to oczywiste, że nie każdy ma czas grać 20 rankedów dziennie. Nie zrozumcie mnie źle, Riot przez cały czas grę patchuje. Pojawiają się jakieś nowe rzeczy, chociażby mieliśmy zmiany mapy, dodanie Void Grabsów i trzy typy Barona. Ale nie da się ukryć, że w perspektywie ostatnich 2-3 lat to Riot mocno zwolniło z kontentem ligolegendowym. No ze skinami na pewno nie zwolnili. Wygląda na to, że od jakiegoś czasu wrócił stary dobry Riot z arenką do spółki ze Swarmem. Mówię o tym dlatego, że Riot wreszcie poszło po rozum do głowy i zaczęło sobie przypominać, że skiny i zmiany liczb na postaciach czy przedmiotach to nie jest wszystko. I przede wszystkim to nie powinno być wszystko. Na stronie Riotu pojawił się dość obszerny artykuł pod tytułem Swarm, Arena i wartość trybów gry. Nie zamierzam tutaj opowiadać o wszystkim, co jest w tym artykule, bo co do zasady przesłanie brzmi: tryby gry mają ogromną wartość, mają dawać graczom rozrywkę i zapewniać nam odmienne doświadczenie od standardowej gry. Oczywiście jest to prawda, ale dla niektórych, którzy interesują się tym, co robi Riot, taki statement może być wkurzający. Bo to trochę tak, jakby to była taka uniwersalna prawda. No bo rzeczywiście jest to uniwersalna prawda. Tylko że trzeba pamiętać, że ktoś kiedyś w Riocie zdecydował, że ten dział od game modów zostanie rozmontowany na dwie główne części. Pierwsza miała zająć się TFT, spoczko, widać, że tutaj doświadczenie nabyte przy robieniu poprzednich trybów procentowało, a w TFT pojawia się przecież sporo nowości. Sety się różnią, a i pojawiają się nowe tryby. Ale ta druga część została oddelegowana do pracy nad... No, kurczę, nie zgadniecie. Oczywiście, że do pracy nad skinami. Jak czytamy z artykułu, gdzie mamy też stwierdzenie oczywistego faktu, liga ma ogromną i różnorodną bazę graczy. I game mody to świetna rzecz, by zadowolić graczy chcących innych typów rozgrywki. Więc dlatego właśnie, że gracze tak bardzo chcieli tych game modów i to jest tak ważne w League of Legends, dlatego właśnie ktoś w Riocie zdecydował, że ten cały team od game modów zostanie rozmontowany. Przyznacie, że dziwnie się to czyta, prawda? I co do zasady, byłbym pewnie teraz wkurzony i rzuciłbym parę słów w stronę polityki Riotu, które nie byłyby zbyt pochwalające, ale wygląda na to, że Riot wreszcie zaczyna rozumieć to, co my gracze rozumiemy od bardzo dawna. Jak czytamy, to właśnie gracze swoim głośnym niezadowoleniem dali znać Riotowi, że modów po prostu brakuje. Dlatego myślę, że warto podnosić takie tematy. Dlatego sam te tematy na kanale podnoszę i dlatego chwalę Riot, kiedy uważam, że warto pochwalić, a nie robię
lubię tego, kiedy odwalą manianę na przykład pod tytułem Skin do Arii. Co też jest ciekawe, Riot również pokazuje, że rozumie fakt, iż nie może aż tak bardzo wpływać na Summoner's Rift. Rozumieją, że jest to gra esportowa o konkretnych stałych i swoje kreatywne ujście chcą znaleźć w game modach. Ja jak najbardziej rozumiem to podejście, natomiast w artykule deweloper przyznaje, że eksperymenty w LoLu są raczej spokojne, przyrównane do wykalkulowanych eksperymentów Heimera, a nie szalonych wymysłów Singeda. Innymi słowy, Riot obawia się trochę reakcji graczy, że w pewnym momencie może przesadzić, co będzie miało negatywny wpływ na doświadczenia z gameplayu. No ja się przyznaję, że tutaj Riot stoi naprawdę przed trudnym zadaniem, bo zrobić coś, co będzie pasowało w większości graczy, to jest naprawdę sztuka. Dlatego właśnie tworzone są mody. Ale nie tylko w LoLu, bo Riot też testuje rzeczy gdzie indziej, które później do LoLa mogą być dodane. Na przykład w Wild Rift'cie. Ja się przyznaję, że jako gracz LoLa jestem zazdrosny o to, co się dzieje w mobilnym LoLu, i też planuję gdzieś w bliższej przyszłości zrobić materiał na ten temat, jak ogólnie dla mnie jako gracza LoLa to, co się dzieje w Wild Rift'cie, jest po prostu przykre. No ale możemy tego Wild Rift'a lubić lub nie, to ten bywa czasem takim trochę terenem szkoleniowym dla League of Legends. Czasami nie są to dobre rzeczy jak systemy gacie, a czasem są to rzeczy zaskakujące. Na przykład nie wiem, czy wiecie, ale Riot testuje w Wild Rift'cie augmenty na Aramie, te same, które znamy na przykład z TFT czy z Areny, które miałyby urozmaicić rozgrywkę. Riot chce sprawdzić po prostu, jak te wzmocnienia sprawdzą się nie w walkach 2-2, 5-5. I ja nie ukrywam, że jest to ciekawe. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie, jeżeli gracie trochę Aramów, bo ja od czasu do czasu lubię sobie pyknąć i jestem bardzo ciekawy, co sądzą o tym ci z was, którzy tych Aramów grają dużo więcej ode mnie. Ogólnie, by nie przytaczać całego artykułu, to Riot pokazuje wartość modów, czyli jak pomogły w TFT, jak dużą wartość stanowią dla Wild Rift'a i jak ważne były, podkreślam, dla League of Legends. Przesłanie jest takie, że takich trybów, czy to minigierki z Ornem, czy to Areny i Roju, będzie więcej, gdyż ma to wielką wartość dla urozmaicenia rozgrywki. Nie wiem, czy pamiętacie ten wykres. Nieraz przytaczałem go w materiałach i tłumaczyłem, że Riot źle podchodzi do game modów, bo porównywanie niektórych ze sobą nie ma sensu, no bo niektóre były na przykład projektowane na kilka godzin, a inne na setki godzin i zestawianie ich ze sobą to nie jest zbytnio miarodajny wyznacznik. Natomiast w omawianym dziś artykule wreszcie mamy zrozumienie, że jeżeli w ornową gierkę graliśmy średnio godzinę, a w Swarma 20, to jasne, czasowe zaangażowanie graczy jest mniejsze, ale to nie znaczy, że z minigierką Orna coś było nie tak. I choć wydaje się to być bardziej oczywiste dla nas graczy, tak Riot wygląda na to, że wreszcie to zrozumiał. Bo lata wcześniej takiej narracji po prostu nie było. I wreszcie nie jest to uznawane jako wada, że mamy minigierkę z Ornem, która była projektowana na krótki czas, a Swarm nie ma być trybem, w który cały czas będziemy grali, bo wiadomo, że po wykonaniu wszystkich questów czy zdobyciu Anima Powera na maksymalny poziom, raczej będziemy trybik odpuszczać. No i słuchajcie, wiadomo, że poszczególni pracownicy Riotu byli świadomi tego, że czegoś w LoLu brakuje. Ale ja się bardzo cieszę, bo skoro to jest artykuł Riotu, to jest to komunikat od całej firmy. I tak co do zasady, przeszliśmy z narracji, że te game mody nie są nam do końca potrzebne, do narracji, że kurczę, są jednak potrzebne, bo to daje graczom dużo, pomimo tego, że one wcale na siebie nie zarabiają. Nie zarabiają bezpośrednio, no ale pośrednio trochę tak, no bo w takim Swarmie gramy sobie przecież anima skinami, więc to też jest taka reklama troszeczkę obok. I ja się, słuchajcie, bardzo cieszę, że w końcu mamy komunikat, że Riot to rozumie. Że League of Legends to nie tylko aspekt kompetytywny, aspekt stawania się coraz lepszym, ale też jest ten aspekt casualowy, bardziej rozrywkowy, prezentujący nasze ulubione postacie w nieco innym środowisku. Mega się z tego cieszę, bo uważam, że to jest rzecz, której w LoLu brakowało najbardziej. A jeszcze bardziej się cieszę, czytając to, co teraz przytoczę. Swarm został zrobiony, by być czymś jak Odyseja czy Inwazja Stargardianów. Mają to być momenty, które gracze będą pamiętać przez lata. Cieszymy się z Areny i Swarma i możliwości, jakie nam otwierają na przyszłość, a na ten moment dalej heimerujemy w robienie nowych rzeczy. Ja się przyznaję, że jako gracz LoLa przez pryzmat ostatnich dwóch sezonów miałem wrażenie, że liga się stała taką skarbonką. Że Riot nie do końca chce inwestować w rzeczy, które bezpośrednio w grze nie zarabiają. I wygląda, słuchajcie, na to, że trend powoli się zmienia,
Na początku sezonu pojawił się Cinematic Still Here z takim przesłaniem, o którym też pisali Rioterzy, że nadal tu są, że nadal chcą inwestować w ligę. I ja wtedy mówiłem, że na efekty będzie trzeba oczywiście trochę poczekać. I wygląda na to, że efekty do nas przychodzą. I liczę też na to, że obok nowych trybów Riot będzie chciało przywracać też te stare. Ja osobiście głosowałbym za Odyseją i Twisted Treeline. Na dzisiaj to na tyle. Dzięki wielkie, trzymajcie się.